Nocta Macro Simplex jest bardzo wdzięcznym detektorem. Polecam Wam go do pracy w wodzie, jak i na lądzie. Cześć, witajcie. Wybrałem dzisiaj się na randkę z Nocta Macro Simplexem. Dotarłem do miejscowości Siemiany, które leżą nad jeziorem Jeziorak. I oto z tym detektorem będę 2 dni spędzał czas. Będę przebywał z nim w wodzie, jak i też na lądzie. Dzisiaj zacznę od poszukiwań w wodzie. Rozpalę sobie grilla, bo później tutaj w miejscu, gdzie stacjonuję, gdzie będę nocował, jest lokal, w którym będzie odbywała się biesiada. W międzyczasie będę chodził z wykrywaczem, a później będę sobie grillował i słuchał muzyki. W takim oto miejscu nocowałem sobie z pięknym widokiem na jachty. Uwielbiam ten spokój, tą naturę i oczywiście te panoramy. Spałem w busie. Jak dla mnie to jest prawdziwy raj. Nie muszę w blokowisku się dusić, tylko w plenerze w samochodzie spać. A mam takie sobie oto skromne spanie. Dla mnie to wystarczy. Ja jestem zadowolony i szczęśliwy. Kuchnia polowa gotowa do porannego posiłku, wszystko przygotowane. Sprzęt też gotowy do poszukiwań. Oczywiście mój randkowicz spał ze mną, Simplex. Wejdę do wody, powiem kilka słów o nim. No i będziemy szukać, zobaczymy co dzisiaj da nam ta woda, ta plaża. Po plaży udamy się trochę do lasu. Wykrywacz metali Nocta Macro Simplex pojawił się na polskim rynku ponad 2 lata temu. Miał to być wykrywacz dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników, natomiast jego atut, czyli wodoodporność, pokazała, że sięgają po ten wykrywacz również osoby bardziej zaawansowane, jak również te osoby, które chcą mieć drugi wykrywacz zastępczy. Nocta Macro Simplex jest bardzo uniwersalnym detektorem. Jest prosty w obsłudze. Działa na zasadzie włącz, wybierz program, dobierz czułość i szukaj. Nic tutaj nie ma skomplikowanego. Programy do szukania wybieramy przyciskiem poziomym w lewo lub prawo. Obecnie będę szukał na plaży, czyli wybieram domyślnie program plaża i praktycznie już wykrywacz jest gotowy do szukania. Cewka w wykrywaczu jest 11-calowa. Taka, no powiedzmy, dość sporych rozmiarów, a zarazem też uniwersalna. Dzisiaj będę używał tej cewki do szukania w wodzie, natomiast zazwyczaj, jeżeli chodzi o pracę w wodzie, stosuję mniejsze cewki, tak zwane snajperki. Wykrywacz, który prezentuję, jest w podstawowej wersji. Kosztuje 1299 zł, natomiast jest jeszcze wersja Nocta Macro Simplex WHP. Jest to wersja, która posiada słuchawki bezprzewodowe. Słuchawki, które obecnie używam w zestawie z Simplexem, są do kupienia opcjonalnie i takie słuchawki można stosować we wszystkich wykrywaczach firmy Nocta Macro. Polecam zakup jednorazowy dedykowany do wykrywaczy Nocta Macro. Są bardzo wygodne, mają taką miękką gąbkę i bardzo dobrze zbierają dźwięki, co jest ich atutem.
jeżeli ktoś nie lubi używać słuchawek, producent wyposażył Simplexa w wibrację, która jest tu w rękojeści. Przyciskiem dolnego menu naprowadzamy na tryb wibracji, włączamy i już działa. Jest to zrobione w taki sposób, że w momencie, kiedy wykrywaczem pracujemy, a panel jest zakryty wodą, nie widzimy ID i tego, co jest na monitorze, wibracja w rękojeści daje nam znać, że mamy pod cewką jakiś przedmiot. Atutem tego wykrywacza jest to, że jest on zanurzalny do 3 metrów pod wodę. Czyli nic się z nim nie dzieje, możemy go sobie zanurzyć, on sobie pływa. Także to jest jego atut, stąd ten wykrywacz cieszy się bardzo dużą popularnością nie tylko wśród początkujących detektorystów, ale tych zaawansowanych, którzy no, mają być może detektory takie, które pozwalają im na pracę na lądzie, a Simplex jest też alternatywą do tego, aby wejść w okresie letnim do wody. Polecam, bardzo uniwersalny sprzęt, do tego czuły i skuteczny. Wczesny poranek, jeszcze większość osób, które tutaj w okolicznych namiotach i kamperach nocuje, śpi. Nie ma nikogo, także mam większy komfort do szukania. Po poszukiwaniach w wodzie udam się jeszcze na 2 godzinki do lasu. Zobaczymy, co dzisiaj przyniesie nam dzień, ale to zrobię podsumowanie na koniec. Poważniejsze zaciągnięcie, nie dość, że dużo syfu, to jeszcze jakiś element pewnie od łódki, chromowana stal. Nic położyć gdzieś na zewnątrz, może komuś się to przyda. Sygnał pewny, no i widać, co jest. Jest i muszelka. Weźmiemy też ją ze sobą. Co tam jeszcze? A tym razem co? O! Jest. 2 Zico. Rocznik 1995. Sygnał, zobaczymy, co to jest. Gdzie to jest? Od kapselka, ale to jest plastikowe, to nie to dawało nam sygnał. A jest tutaj. Schuchowało nam się. Złotóweczka. Mała przerwa w poszukiwaniach na picie. Jest niesamowicie ciepło i trzeba trochę sobie zrobić specyfiku soku pomarańczowego z wodą. Cukier doda energii, a zimna woda nas ochłodzi. Także pomarańczowy napój w trakcie przerwy na poszukiwaniach. Choć tutaj widziałem cię, wszystko na dnie sita, przy tym ruszaniu 10 groszy, 2018, jak dobrze widzę, nie, 2008, przepraszam.
i na dzisiaj kończymy poszukiwania w wodzie. Jedziemy teraz do lasu. A na koniec, jak się pakowałem, jeszcze byłem się wykąpać, wracam, a tu co leży? 2 złote i 10 groszy. Także na oko, nie na wykrywacz. Przemieścimy się dalej na miejscówkę do lasu, ale po drodze jeszcze wejdziemy na wieżę widokową. Pokażę Wam, gdzie będę wracał na poszukiwania na drugą z trzech plaż, które mieszczą się właśnie tutaj w Siemianach. Jestem na samej górze wieży widokowej w Siemianach. Spójrzcie na jezioro, ile żaglówek. Po prostu raj na ziemi. Nie ma ładniejszego miejsca w naszych okolicach. Macie chwilkę, wpadajcie do Siemian. A ja czasami przyjeżdżam tutaj na plażę poszukać, jak mam wolną chwilę. Coraz więcej ludzi, bo dopiero godzina 11, między 14 a 15 najwięcej tutaj zawsze turystów i okolicznych osób przybywa zaczerpać kąpieli i odpocząć. Jeżeli ktoś będzie chciał to powiązać również z obiadem, to po jednej stronie, jak i po drugiej są bary, gdzie można kupić sobie posiłek. No i oczywiście jakieś piwo, czy napój, czy loda dla dziecka. Zapraszam do Siemian. Poczujcie ten klimat, który ja czuję. Jestem już w miejscu, gdzie będę prowadził poszukiwania z wykrywaczem Nocta Macro Simplex. Za mną z tyłu jest taka dolinka, która wygląda bardzo tajemniczo i ciekawie. Skuszę się, aby tutaj troszkę pochodzić. Co wyjdzie, to zobaczymy. To co, do pierwszego dołeczka, a jeszcze Wam pokażę kilka ustawień w Nocta Macro Simplexie. Do poszukiwań w lesie będę stosował programu Park 2. Zresztą też w wodzie używam tego programu, bo on mi najbardziej podpasował. Tylko tyle, że zwiększę sobie czułość poszukiwań praktycznie na maksa. Tutaj w lesie będziemy też potrzebowali, aby ten wykrywacz sięgał nam głębiej. Nie ma takich zaśmieceń jak na plażach czy na polach, stąd też ta czułość może być bardziej wyśrubowana. Także program Park 2. Czułość praktycznie maksymalna. No i co? Działamy. Pierwszy sygnał i moneta. Jedna złotówka z 49 roku. Jeżeli chodzi o identyfikację w Nocta Macro Simplexie, jest ona bardzo prosta i czytelna. Zobaczcie, niskie wartości pokazują żelazo. Wykopiemy, żeby to potwierdzić, co mówię. Tylko wezmę łopatę. Zaraz sobie znajdziemy, gdzie to jest. Jeszcze nie wykopane. No i jest. ID niskie, wartość 4, 5 i jest gwóźdź metalowy. Czyli identyfikacja w Nocta Macro Simplexie jest naprawdę dobra, czytelna i taka bardzo intuicyjna. Zejdziemy sobie tam niżej, w tą dolinkę. Zobaczymy, czy coś tam jest. Komary kąsają niesamowicie mocno. Mamy sygnał. 77 ID, bardzo wysoko, pewny sygnał. Zobaczymy, co jest. Gdzie jest ten sygnał? Jest na wierzchu jakaś blaszka. O! Nie spodziewałem się, ale tych blaszek znamionowych sporo się znajduje od różnych elementów. Wojerwerk, kobalt.
Nie kojarzę, co to jest do zidentyfikowania. Natomiast też nie było to aż tak głęboko, bo ja to wyrzuciłem z głęboko albo nie, trudno powiedzieć. Wyrzuciłem to z tym urobkiem, co kopałem. A jak ja tutaj kopnąłem to? No, maksymalnie do 20 cm, ale sygnał jaki pewny. Zobaczcie, ID pewne i dźwięk, tonacje wysokie. No nie sposób to ominąć. Nieźle. Ładna pamiąteczka. DRP, Vorwerk, Kobold. A niżej już nieczytelne. W domu sobie rozszyfruję to wszystko. Ciekawostka. Kolejne znalezisko, dosyć ciekawe. Jest to tabakierka, pewnie jakiś leśny pracownik zgubił, bo w lasach spotyka się takie rzeczy, ale ona jest wykonana z cynku chyba, z jakiejś blachy wytłoczki cynkowej. Natomiast była dosyć bardzo głęboko, bo praktycznie z dołka ją wyciągnąłem gdzieś około 20 paru centymetrów gdzieś do tej głębokości sięgało, ale to normalne, bo jesteśmy na stoku i ziemia jakby przesuwa się w dół, jeżeli ktoś wcześniej zgubił, także te warstwa naniesionych jest kilka, stąd no, trafiają się dosyć głęboko przedmioty. Natomiast jeżeli chodzi o zasięgi, to cewka Nocty Macro Simplexa ma 11 cali, ona sprzyja jakby tym głębokim sygnałom, świetnie sobie radzi, zwłaszcza w takiej piaszczystej, wilgotnej glebie w lesie. I mamy to. Mocny sygnał, 80 parę. Ja już Wam to pokażę bezpośrednio na nagraniu. Zobaczymy tylko, co to będzie. Kurde, bez tego propointera to kiepsko, ale sobie jakoś poradzę. Cewkę. Gdzieś tutaj jest ten sygnał. Gdzieś jest tu. Jest tutaj. Co to jest? O! jakiś... Co to, moneta czy guzik? Nie widzę. Co to jest? Kurde, jest tu wilgotna ziemia łapska ufajdane, ale nie wiem, co to jest. Zaraz to przetrę, zobaczę. Jakiś wycieru chyba, moneta miedziana, ale nieczytelna. Jest kolejna moneta. Była dosyć płytko w tym suchym piasku. Ja już wiem, co to jest, tylko przeczyścimy jeszcze to dokładnie z szczotką. Zejdzie nam ta narość leśna. Ona jest łatwa do usunięcia, wystarczy taką szczotką przeszczotkować. Wtedy nie trzeba monet maczać w jakichś kwaskach czy płynach. Tym bardziej, że niektóre monety, zwłaszcza srebrne jak ta, no, są w lichym stanie, no, tak to trzeba powiedzieć, nie? Natomiast ta się dobrze zachowała, po przeczyszczeniu jest wszystko czytelne, nie? Jedna z najbardziej popularnych monet srebrnych, Silber Grosz, tylko nie widzę jeszcze z którego roku. Doczyszczę to i wtedy zobaczę. Ja na dzisiaj kończę już poszukiwania. Podejdę tylko do samochodu i zrobię podsumowanie dnia, pokażę Wam, co znalazłem. Jak sami widzicie, praca z Nocta Macro Simplexem jest dosyć przyjemna. Jest to wykrywacz bardzo prosty w użytkowaniu, no i zarazem skuteczny. Nadaje się do pracy w wodzie, jak i na lądzie. Nadszedł czas podsumowania dwudniowego, weekendowego wypadu z Nocta Macro Simplexem. Zacznę może od znalezisk w wodzie.
Byłem w sumie, no powiedzmy, 2 dni w wodzie, łącznie około 4 do 5 godzin w jednym miejscu, tam gdzie nagrywałem materiał. Co zostało znalezione? Ten element większy, prawdopodobnie od jakiejś tam łodzi. Kapsle, kapsli sporo, duża ilość, nawet miałem farta, bo wygrałem warkę, także spożytkuję ten kapsel, na szczęście. Zrywki tradycyjnie, natomiast w tym miejscu już tych zrywek wyciągnąłem wcześniej więcej, podczas ostatnich 2 wypadów, także teraz trafiło się mało. Kasa, to jest tak, piątki nie znalazłem żadnej, 2 dwójki, jedną na oko na plaży, jedną w wodzie. Raz, 4 złote, pojedyncze złotówki, 50-groszówki, 2, jedną 20-groszówkę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-groszówek, 5-groszówek, 2-groszówek, w złym stanie kilka znalazłem, to jest 2, 4, 6, 8, 10, 12 sztuk. Tutaj jakiś miks, PRL-owskie aluminiowe monety. No myślę, że jak na 4 godziny, ponad 4 godziny chodzenia, to i tak bardzo duża ilość rzeczy. No jest tam dużo takich typu kapsle. Trzeba to wszystko systematycznie sprzątać. Przyniesie to później lepsze korzyści, bo wszystko, co jest w wodzie, nie jest na zewnątrz, tylko też jest zawarstwione, jest dosyć głębiej, bo tym bardziej, że tam przemieszczają się łodzie, które ten piasek cały czas tymi monetami i przedmiotami przemielają. W końcu się trafi jakaś ciekawa biżuteria. No i las. Co przyniósł las? Tabliczkę znamionową, tabakierkę. Tu 3 sztuki znalazłem, 2 złotówek z PRL-u w jednym dołku, 2 fenisie, silber grosza, 1 złotówkę z 49 roku i 2 jakieś monety niezidentyfikowane, trudno mi powiedzieć, co to nawet jest, w bardzo złym stanie. Tu jakieś, 2 złote jeszcze, też okres PRL-owski i tutaj guziki. Gaciowce, jak my mówimy, pospolicie, od munduru, od bielizny. Także sporo przedmiotów. Ilość spędzonych godzin z Simplexem to plus minus około 7 godzinek. Lesie nagrywałem mało, bo tak komary kąsały, że nie szło odpalić kamery. No ale myślę, że powinienem być zadowolony z całego wyjazdu. Miło spędzony czas nad wodą, w lesie. Trochę spocony, pewnie też i waga w dół pójdzie, także same pozytywy. Oglądajcie moje kolejne filmiki, będę też testował inne wykrywacze, będę też opowiadał o innych ciekawych miejscach, także zasubskrybujcie mój kanał i co, to do zobaczenia.